Konkurs dla uczniów szkół podstawowych dotyczący bezpiecznego poruszania się po drogach zajmuje w Bolesławcu ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Odbywa się on w ramach miejskiego projektu Z nami bezpieczniej. Honorowym patronatem konkurs objął prezydent Bolesławca. Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała dzisiaj konkurs dla uczniów klas 4, 5 i 6 wszystkich bolesławieckich szkół podstawowych pod nazwą Z nami bezpieczniej. Konkurs ten realizujemy już od początku istnienia naszej jednostki tutaj w Bolesławcu, czyli w zasadzie już od 17 lat z przerwą na COVID. Jest on przeznaczony właśnie dla tych uczniów klas 4, 5, 6 i zawiera on elementy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko pieszych, ale także rowerzystów. Tym razem scenariusz konkursu wzbogacony był też o treści związane z ochroną środowiska, co również wiąże się z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Ta rywalizacja wymagała więc od uczestników sporego przygotowania. Ma elementy związane z bezpieczeństwem, ma elementy związane z ratowaniem życia, ale jeszcze dodatkowo z ochroną środowiska. Także tak, no oni po sami jesteście. Życzę Wam wygranej, każdemu z Was. Droga do wygranej prowadziła przez dwa zasadnicze etapy konkursu. W pierwszym jego uczestnicy musieli popisać się dobrą wiedzą teoretyczną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drugi etap polegał już natomiast na praktycznym zastosowaniu tej wiedzy. Ale była też część praktyczna, sprawdzająca szczególne umiejętności pierwszej pomocy, którą przygotowała Fundacja Wspierajmy Zdrowie. Fundacja Wspierajmy Zdrowie przede wszystkim realizuje swoje projekty skierowane do tych najmłodszych, młodszych mieszkańców Bolesławca. Są to zazwyczaj przedszkolaki, uczniowie szkół bolesławieckich, ale nie tylko, bo są to uczniowie całego powiatu bolesławieckiego. Zależy nam dotrzeć z wiedzą o pierwszej pomocy do wszystkich dzieci. Trzyosobowe drużyny z 17 bolesławieckich szkół rozpoczęły więc rywalizację od rozwiązywania testu teoretycznego. Następnie drużyny przechodziły do zadań praktycznych. Jedno z nich przygotowała właśnie Fundacja Wspierajmy Zdrowie. Przygotowaliśmy taką scenkę, że rowerzysta, który się przewraca, doznaje urazu. Urazu barku, urazu ręki, takie najbardziej popularne, tak? Uraz kolana, jakaś rana krwawiąca, gdzie mam tutaj też przygotowaną charakterystykę do tego zadania. No i chcemy dzieciom pokazać, jak to zrobić, żeby to było zrobione jak najlepiej. Dlatego, że to świadkowie na miejscu zdarzenia, to jest ten takie najważniejsze ogniwo, ten pierwszy element przed przyjazdem pogotowia ratunkowego bądź innych służb, które tego poszkodowanego zabezpieczają. Uczniowie naocznie mogli zapoznać się z tym, jakie czynności powinno się przeprowadzić w sytuacji takiego wypadku. Dewizą tych pierwszych działań jest bowiem to, że zawsze lepiej cokolwiek uczynić dla poszkodowanego, niż zaniechać takich czynności. Na zewnątrz zaś, w miasteczku ruchu drogowego, uczestnicy konkursu wykonywali zadania, które sprawdzały praktyczne zastosowanie przepisów regulujących ruch na drogach. Tutaj liczyła się nie tylko znajomość tych przepisów, ale również czas wykonania zadania. Po tych wszystkich konkurencjach przyszedł czas na wyłonienie zwycięzców. Wśród klas czwartych zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Zakonu PR-ów – Zofia Zazula, Piotr Kenik i Julian Morański. Najlepszą drużyną z piątych klas okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w składzie Maja Chmielowska, Hanna Rzeźwicka i Adam Parpura. Wśród najstarszych uczniów laureatem konkursu została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5, w której składzie byli Nadia Szelejewska, Borys Miecznikowski i Sebastian Pilarczyk. Było jeszcze specjalne wyróżnienie dla tego zawodnika, który bezbłędnie wykonał przejazd na trasie miasteczka ruchu drogowego. Tą osobą była Antonina Roman, uczennica Szkoły Podstawowej Zakonu PR-ów.